Eluwina ekipa, siemandero, zobaczcie, kolejna dostawa nowych VHS-orów. Oczywiście wszystko to tylko i wyłącznie dzięki mojemu apelowi do was, do wszystkich, którzy się chcą pozbywać kaset i nie wiedzą, co z nimi zrobić. A tutaj była taka właśnie sytuacja, że same praktycznie pleśniawe tutaj do mnie trafiły, albo większość, piwnica i inne takie dzieje, także patrzcie i podziwiajcie, jak się odzyskuje takie materiały, nawet pomimo tego, że mają biały, bardzo nieładny, śmierdzący nalot, ale nie takie rzeczy śmierdzące się tutaj ratowało. Już oglądamy, już patrzymy, tu mamy jakieś płyty też przy okazji, no, bo to też takie rzeczy, które zawadzają i zawadzały. Teraz jeszcze jakieś kasety się trafiły, bardzo dobrze, wszystko się tutaj nam zgadza. Król Lew, czas Simby, tu akurat są fajne i ładne te kasety, ale są takie, które tutaj po prostu będą w stanie agonalnym, bo to jest oczywiście co? Piwnica! Takie były zapewnienia i tutaj pewnie to się będzie wszystko nam zgadzało. Tu jest o, strażak sam niby, a w środku jest nie wiadomo co, jajko niespodziewajka. Bardzo dobrze, bo ja lubię takie rzeczy. Mission Impossible mamy, Mój chłopak się żeni, Obcy 2, Tajemnica Syriusza na przykład. Dobra, dajemy to tutaj, bo ja już tutaj miejsca nie mam. Gorączka, to history, co kryje prawda, nie? Co tutaj jeszcze mamy? Zabójcza broń 4, Zagubieni w kosmosie. I Zagubieni na Ziemi teraz, bardzo dużo różnych zagubionych. No bo po prostu co, grasuje świrus w koronie, jak dobrze wiecie wszyscy. Dobra, teraz tak, Trainspotting to nie, Matrix, kula. Ciekawy jestem, jak one są mocno zapleśniowane. Zaraz zobaczymy. To akurat jest nie ta. Ale są takie, które są po prostu wyciągnięte z piwnicy i... no, śmierdzieć nie śmierdzą, to trzeba im przyznać. Natomiast te pudełka są takie, jakie są, deczko zawilgocone. I chciałem właśnie zobaczyć, w jakim stanie... są te kasety Kult, Bastet i Sfinksa, coś, Kleopatra, Klątwa, Piramidy, Sfinks. No ciekawostka. Tu też akurat nie ma żadnej pleśniawy. Zaraz się może do samego dołu trzeba dokopać. O, i tu jest bardzo istotna też kasetka z podpisem bajki. Bardzo jestem ciekawy, co też na tych, co też tutaj na tej kasecie bajkowego, ale o, widzicie co się tu dzieje, jest pleśniawera, jest ewidentna, będzie co robić, będzie co przewijać, żeby ten materiał uratować. Oczywiście w żaden sposób takich kaset nie wyrzucamy, tylko je ratujemy, reanimujemy i doprowadzamy do użytku, aby można było zobaczyć, co na nich oczywiście zostało nagrane. 12.01, Nocne Łowy, Austin Powers chyba, o ile dobrze widzę, tylko tam brakło dwóch słów, żeby tam było AU, bo nie ma chyba. S tylko został. Piąty element, Faceci w Czerni, Snowboarder i Monster. Monster. Takich pleśniawer pewnie będzie mnóstwo. Ja później będę się starał wam... na pewno tą bajkową będę chciał odpalić i wam pokazać... no właśnie, w jakim stanie była, pokazując wam teraz, dzisiaj, a jak będzie wyglądała później i jak się będzie przeglądało ją podczas właśnie chyba przeglądu jakiegoś, który może niebawem się nam tutaj no zrealizuje. Nie ma tak źle. Myślałem, że będą gorsze te pleśniawy. Trainspotting to też na bok, bo to do oryginałów leci. Zielona Mila, Matrix, Mateusz 2003, Dziwne Dni, Ace Ventura, Zew Natury. No i o, następna pleśniawera, jak tralala. I to jest kaseta Zielona Mila. Pamiętajcie, jakby co, o tą Zieloną Milę będziemy przeglądać. Co tam na niej będzie? Oczywiście doprowadzona będzie przeze mnie do stanu odtwarzalności. Tak jest, Epidemia. Tu jest kaseta, która jest chyba niepodpisana w żaden sposób. Tak, ale bardzo króciutka. Zobaczmy co dalej. 7, 12 mał do diabła z miłością. I jeszcze jakaś, której nawet nie wiem co tutaj na niej jest. Także nie wyrzucamy. Jak chcecie coś takiego zrobić, to się ode mnie lepiej odezwijcie i po prostu wyślijcie. A ewentualnie jak będziecie chcieli, to oczywiście opłacę paczkomat. Jeżeli nie, to jeszcze lepiej dla mnie, no bo... wiadomo, każda złotóweczka zaoszczędzona na to, aby można było znowu kolejne jakieś kaseciory ewentualnie albo kupić, albo
przeznaczyć na coś innego, a mieć satysfakcję taką, że się udało je co zrobić? Oczywiście uratować. Gimnastyka korekcyjna, proszę bardzo. Ognisty podmuch, przerażacze, stan zagrożenia chyba, o ile dobrze widzę. No jest tego ładny mały stosik się robi. Już coraz bliżej końca. Skandalista Larry Flint, Willow, Gwiezdne Wrota, Łowca Androidów, Braveheart, Waleczne Serce. Dobrze, i co my tu jeszcze mamy? Kontakt, Dzień Niepodległości, oto tylko tak na szybko. I ostatnie 6 pozycji, które się nazywają Kill Bill, Ukryty Wymiar, The Wall, Pulp Fiction, Jumanji, Urodzeni Mordercy, Egipt, coś tam, ale to jest wszystko poprzekreślane, nie wiadomo czy to się zgadza. I właśnie to jest piękno i urok właśnie w tym naszym działaniu, bo nie wiemy co tutaj się odkryje. Tak wygląda mniej więcej Kill Bill, nie jest to, nie, to jest The Wall, przepraszam bardzo, The Wall. Tak wygląda właśnie Pleśniawa, ale nie jest ona aż na tyle tak groźna, żeby jej nie stawić co? Nie stawić czoła i się z nią zmierzyć, tak jest. Były kasety, co były umazane w gównie i też je uratowałem i też po prostu się je przeglądnęło. Jak ma ktoś ochotę i życzenie, zapraszam jak najbardziej do wysyłania takich paczek podobnych albo i z większą ilością, albo z czymkolwiek innym. CZE17M, Dźwig od kaseta, VHS Rekord, mopo2.pl. Numer telefonu możecie dać swój, nie musi być mój, bo na maila mi przyjdzie informacja, że mam paczkę do odebrania. Także podziwiajcie po... no co? No... oglądajcie i co? I kibicujcie, żeby dalej można było tak działać w wytrwaniu i do przodu jednym słowem. Na razie, jo.